Sponsorem programu jest firma TTHO Stasiak. Zapraszam do oglądania i do subskrypcji kanału Cioną Połoczą. Warto, dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych rozmówców i przede wszystkim świetny prowadzący. Pozdrawiam serdecznie. Dobry wieczór, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy w Opolu, ze mną baner Odry Opole. Nieprzypadkowo, bo dzisiaj prezentacja zespołu, który otarł się o ekstraklasę, przegrywając w parażach z Koroną Kielce, no i który buduje stadion na 12,5 tysiąca miejsc, więc dużo się tutaj dzieje. Witam serdecznie, panie prezydencie. Dzień dobry. Prezydent Opola ze mną, panie prezydencie. No trzeba powiedzieć, że naprawdę postęp, jaki dokonał się w tej drużynie, jest niesamowity, bo ja pamiętam czasy, kiedy w ogóle Odry nie było. Była jakaś tam moderka, były różne rodzaje twory. No a dzisiaj ten zespół otarł się o ekstraklasę. To jest niesamowite. Niesamowite. Rzeczywiście rozwój jest. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że mógłby być szybszy. Natomiast to, co mnie bardzo cieszy, to to, że jest to rozwój własnymi siłami. To jest bardzo miłe, że środowisko polskie tak mocno zaangażowało się w klub, zaangażowało się w wspieranie tego, co się w klubu dzieje. Również klub tworzą przede wszystkim ludzie z Opolszczyzny. Nie brak też w kadrze piłkarzy stąd, więc to mnie dodatkowo cieszy. Chociaż oczywiście to, że 42 lata czekamy na Ekstraklasę, to rzeczywiście strasznie długi czas, bo Odra to jedna z legend polskiej piłki, jeżeli chodzi o tradycję, o historię. A z drugiej strony rzeczywiście ponad 40 lat chudych, więc no najwyższy czas, żeby jednak ten los się odmienił. Mam tak, nadzieję, że trzeba to poprawiać konsekwentnie, ale tak, myślę, że ten stadion będzie jednak takim przełomowym wydarzeniem, dlatego że uczestniczyłem w takiej rozmowie niedawno jednego z bardzo bogatych ludzi z Polski. On się zastanawiał, w który klub wejść. Różne nazwy padały. No i na przykład te, które nie miały stadionu, były od razu odrzucane. Także to też jest ważne. No, to jest bardzo ważne. To jest klucz, bo oczywiście drużyna, ale to gdzie się gra, jaka jest atmosfera, czyli mówiąc, jakie otoczenie, bardzo decyduje o odbiorze wydarzenia. Trudno iść do restauracji, która jest brudna, odrapana, w której fotele przewracają się albo są wprost pourywane i mówić, że zjadło się dobry obiad, prawda? Tak samo jest z piłką nożną. Co by nie mówić, oczywiście wszyscy jesteśmy świadomi tego, że drużyna piłkarska i poziom gry jest najważniejszy, ale tego bez dobrej oprawy, bez zaplecza, tego się nie da zrobić. Tego oczekują sponsorzy. No a piłka potrzebuje rzeczywiście wsparcia finansowego nie tylko samorządów, ale również sponsorów, którzy angażują swoje środki, promują firmy, promują to, co robią, ale przy okazji rzeczywiście uczestniczą w wyjątkowych wydarzeniach. Dzisiaj na prezentacji tego nie możemy Państwu jeszcze pokazać, ale może pokażemy w następnych odcinkach nowy hymn Odry Opole, taki powiedziałbym w rockowej stylistyce, jak się Panu podobało. Rzeczywiście no, trzeba budować takie rzeczy, trzeba szukać, żeby przyciągać kibiców. No tak, petarda, to jednym słowem tak można powiedzieć, bo rzeczywiście znowu, artyści stąd, wyjątkowi znani w całej Polsce, przygotowali hymn nawiązujący do tradycji klubu, nawiązujący do tego, z czym identyfikują się kibice, czyli Wikingowie Południa, a przy okazji oczywiście wspomnienie pięknej historii Opola, wieży piastowskiej, piastowskiego grodu, co też się wiąże z historią Odry Opole. Więc nie tylko treść hymnu, ale również sama kompozycja jest fenomenalna. Myślę, że jeden z najlepszych hymnów muzycznych w ogóle drużyn piłkarskich. Trzymam kciuki za to, żeby się przyjął wśród kibiców, chociaż nie będzie go łatwo śpiewać, bo jest tak dynamiczny, że no tak, nie wszyscy nadążą, ale to jest kolejny dowód na to, jak poprawia się jakość klubu. No tak, jeszcze parę lat temu nikt by o tym nawet nie myślał, tak bym to powiedział. Czterech nowych piłkarzy przyjdzie do drużyny, w tym bramkarz, ale kilku innych interesujących. Jaki wynik pana prezydenta zadowolił, może tak zapytam? Wiadomo, łatwo jest rzucać słowa o awansie, ale pierwsza liga jest bardzo trudną ligą. To jest wysoki poziom rozgrywek. Rzeczywiście w tym nadchodzącym sezonie Odra będzie zmagać się z Wisłą Kraków, z Ruchem Chorzów, z GKS-em Katowice, z ŁKS-em Łódź, można by wymieniać. To jest pierwsza liga. Nie jest to Ekstraklasa, tak mocne marki, tak duże miasta, więc rzeczywiście nie jest łatwo wskazywać wyniki, jakie klub może osiągnąć. Natomiast ja nie chcę nigdy pompować balonika. Jestem wiernym kibicem Odry, bez względu na to, czy wygrywa, czy przegrywa. Chciałbym, żeby cały czas wygrywała, ale to jest niemożliwe. Będę się cieszył po prostu z dobrego wyniku klubu, satysfakcjonującego. Czekamy na budujący się stadion. I znowu kolejna rzecz, która cieszy. W Opolu mamy takie swoje oryginalne podejście, tu szacunek dla władz klubu. Nie ma rewolucji kadrowej, jest konsekwentne budowanie zespołu, tożsamości tego zespołu. Ten sam trener, dokładnie.
to mimo znowu za pola. Ci jak widzicie, zrobić swoje. Tak, ale oczywiście jako klub jesteśmy też otwarci na wybitnych zawodników, działaczy, sponsorów spoza Opola. To nie jest tak. Po prostu cieszymy się tym, że my skądinąd ze skromnego miasta, chociaż stolicy polskiej piosenki, ale jednak skromnego miasta w porównaniu do wielkich metropolii polskich, potrafimy również własnymi siłami pójść do przodu. I zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, do rozwoju. Kibicujcie, trzymajcie kciuki za Odrę, patrzcie, jak klub się rozwija, jak buduje się stadion. No i obyśmy kiedyś rozmawiali o tym, że Odra wraca do Ekstraligi. Dokładnie, do Ekstraklasy, a potem do Europy. I ja nie mogę jednej rzeczy nie zapytać, dlatego że bardzo często rozmawiam z przedstawicielami ruchu Chorzów, z kibicami z tego świata ruchu, waszego rywala też teraz w pierwszej lidze awansowała drużyna ruchu. No i tamtego stadionu jednak Chorzów nie jest w stanie wybudować. Wiemy, że samorządy mają swoje problemy, ale chyba wasz przykład pokazuje, że jednak warto czasami się spiąć, czasami jednak poszukać gdzieś tych środków, żeby te stadiony jednak budować, bo kto dzisiaj nie zbuduje z takich miast jak Opole, Chorzów, to zostaje jednak w tyle, prawda? Rzeczywiście, ta infrastruktura jest konieczna. Ja wiem, że dzisiaj samorządom nie jest łatwo. Nam udało się w ostatnich 5 latach zainwestować 1,5 miliarda złotych w rozwój Opola, w różne rzeczy, w przedszkola, w politykę prorodzinną, w parki, w ścieżki rowerowe, w nowoczesne ulice, w dziesiątki innych rzeczy, które budowaliśmy. Było to możliwe dzięki środkom europejskim. Troszeczkę zaoszczędziliśmy w ten sposób i decyzja taka, żeby zainwestować te pieniądze w stadion, na który kibice od lat czekają. Nie ma nigdy idealnego momentu na budowę stadionu. Nie ma nigdy takiego samorządu, którego by było stać rzeczywiście wydatnie na budowę stadionu. Ja jeszcze raz podkreślę, parę dobrych lat za nami, skuteczne sięganie po środki zewnętrzne. Skorzystaliśmy z tych oszczędności, które dzięki temu wygospodarowaliśmy i budujemy dumę Opola. Czyli prezydentowi Chorzowa warto polecić, żeby jednak ten stadion spróbował zbudować? Ja trzymam kciuki za po prostu jak najwyższy poziom polskiej ligi, za świetne występy w również w lidze europejskich, w pucharach europejskich, no i za to, żeby infrastruktura nie tylko w Opolu, nie tylko w Sosnowcu, jak teraz się rozwija, jak w innych miastach, gdzie już są piękne obiekty, ale również w innych samorządach do przodu. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski był gościem vlogera Czyną Poczach. Za chwilę prezes Tomasz Kisiński. Bardzo dziękuję raz. Dzięki za zaproszenie. Dzięki, panie prezydencie. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Czekamy na prezesa Tomasza Lisińskiego, a tu jeszcze pan prezydent nam przyniósł coś. Nie? Aha, okej. Okay. Myślałem, że jeszcze mamy parterę do zaprezentowania, ale już jest z nami pan prezes. Za chwilę siądzie właśnie tutaj na Czerwonym Poczach. O, widać go bardzo dobrze. Witam cię serdecznie, Tomku. Nie będziemy udawać, że nie jesteśmy na ty. Czterech zawodników do was dołączyło. Ja skorzystam sobie z pomocy Transfermarktu. To jest tak: Maciej Urbańczyk, Bartosz Guzdek, Oskar Paprzycki, Michał Kret, Szymon Łapiński i mamy piątego jeszcze, bo mamy przecież bramkarza, tak, którego tutaj brakuje. Artur Haluch, czyli piłkarz, który ma w przeszłości Legię Warszawę, o ile dobrze się orientuje. Opowiedz mi proszę, jak ty widzisz te wzmocnienia tych piłkarzy przychodzących? Odszedł Arek Piech z takich znanych nazw, żebyśmy to sobie uporządkowali. No zdecydowanie Arek Piech jest to chłopak z nazwiskiem znanym na arenie ogólnopolskiej. Był napastnikiem naszym w poprzednich dwóch sezonach. Myślę, że bardzo dużo dobrego zrobił w Opolu. Myślę, że my też Arkowi pomogliśmy się troszeczkę odkopać. Wspólnie podaliśmy sobie ręce, zakończyliśmy współpracę, skończyła się umowa Arka i życzę mu, żeby znalazł sobie klub, żeby mógł dalej realizować to, w czym najpierw się czuje, czyli po prostu grać na jak najwyższym poziomie. Odszedł również Szymon Janus, to są dwaj najstarsi zawodnicy, którzy u nas byli. Spokojnie, odwiniemy. Szymon Janus to jest kibic Sympatii Kontra. Okay. Krzysztof Janus. Krzysztof, może kuzyni, nie wiem. Może, kto wie. Krzysztof Janus również bardzo ważna postać. 5 sezonów w Odrze Opole. Fajny, charakterny chłopak i też życzę mu jak najlepiej. Zresztą wszyscy odchodzący zawodnicy z Odry, myślę, że dobrze wspominają Odrę Opole. No i my wspominamy ich również bardzo dobrze. Z tych, których również bardzo dobrze wspominamy, jest Miłosz Troja, który dzięki swojej ciężkiej pracy, determinacji zyskał kontrakt w Koronie Kielce, ekstraklasowy już w Koronie Kielce, więc bardzo się cieszę, że odszedł od nas. Był to transfer gotówkowy, więc na pewno fajnie, że będzie się chłopak dalej rozwijał, bo był na zakręcie życiowym. W Opolu wszyscy podaliśmy mu rękę i on sam chciał, żeby tą rękę mu podać. Podniósł się i myślę, że jeszcze o nim co nieco usłyszymy. Na pewno to są zmiany, które są takie najważniejsze z punktu widzenia naszego klubu.
Ale w miejsce między innymi tych zawodników przychodzą chłopcy, którzy są równie ambitni, są nieco młodsi, troszkę odmłodzili tą kadrę. Faktycznie 7 zmian wydaje się, że to jest dość sporo, ale porównując pierwszą jedenastkę, jaką kończyliśmy ostatnie mecze w poprzednim sezonie, to tych zmian, te zmiany w większości dotyczą zawodników, którzy wchodzili bądź grali mniej, wchodzili z ławki, bądź zawodowcy rezerwowi bardziej przebywali. W związku z tym trzon zespołu został zatrzymany, zachowany, co jest dla nas najważniejsze, a ci, którzy przychodzą, wierzą, że wzmocnią rywalizację i powalczą i będą się bili o to, żeby zagrać pierwsze jedenastkę w nowym sezonie. No właśnie, jest tutaj pytanie, widzę już od internauty, jakie są cele Odry. Był ten przegrany baraż z Koroną Kielce. Czy teraz możesz powiedzieć, że będziecie walczyć właśnie o ten awans do Ekstraklasy, czy jednak nie chcesz pompować tego balonika? Chociaż z drugiej strony warto sobie stawiać wysokie cele, skoro było się jednak mimo wszystko blisko. Nie no, zdecydowanie stawiamy sobie ambitne cele, jesteśmy ludźmi ambitnymi, jesteśmy społecznością, która od 42 lat nie ma Ekstraklasy i bardzo tą Ekstraklasą tęsknimy. Kilka pokoleń kibiców Odry Opole przychodzących na stadion nie ma przyjemności znania w ogóle tej ekstraklasy z pokolenia dziadek, syn i wnuk, tylko i wyłącznie dziadek pamięta ekstraklasę, już syn i wnuk o niej nie pamiętają kompletnie, więc ja jestem też przykładem takiego pokolenia, że urodziłem się 7 dni po tym, jak Odra zagrała ostatni mecz w ekstraklasie, więc te ambicje mamy, ale czy jesteśmy już na to gotowi w kolejnym sezonie? Nie umiem na to powiedzieć, raczej musimy pomału, stabilnie i sukcesywnie, a co najważniejsze, czego w polskiej piłce brakuje, cierpliwie budować klub w każdym obszarze. W obszarze sportu, w obszarze marketingu, w obszarze infrastruktury, co też się dzieje w Opolu, ale i ogólnej organizacji klubu, bo organizacja tego od nas wymaga. Stajemy się coraz bardziej stabilną, pewną na rynku piłkarskim marką. I nie możemy mówić, nie możemy sobie powiedzieć, nie chcemy sobie powiedzieć, tak, w przyszły rok walczymy o ekstraklasę albo śmierć. Nie, coś takiego w ogóle nie ma miejsca, bo w ten sposób na pewno się nie realizuje, nie będziemy realizować polityki klubu. Oczywiście chcemy grać o coraz wyższe cele. 2 lata temu było to 8 miejsce, w zeszłym sezonie skończyliśmy na 5 miejscu. Co przyniesie nowy sezon? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale na pewno mamy swoje marzenia, do których będziemy dążyć. No właśnie. Też nie macie najwyższego budżetu w tej lidze, to nie ma co ukrywać, nie przepalacie też, to nie jest tak, że ponieważ miasto daje kasę, to możecie przepalać ją w piecu. Wiemy, że ten budżet Odry nie jest wysoki nawet na tle pierwszej ligi, więc to trzeba ostrożnie też to wszystko budować, to myślę, nie jest tak. Zdecydowanie, to masz rację, a myślę, że całe clue tej sprawy tkwi w tym, że 90% z nas wszystkich, którzy decydują o losach tego klubu, to są osoby związane z Opolem, wywodzące się z Opola, najczęściej związane jakkolwiek na swoich etapach, różnych etapach swojego życia właśnie z Odrą Opole. Znamy możliwości finansowe miasta, znamy możliwości finansowe regionu, potencjał gospodarczy lokalnych firm. Wiemy, że nie możemy sobie pozwolić na luksus. Musimy bardzo umiejętnie gospodarować środkami, które mamy. Nie przepłacamy na pewno. Wielu zawodników u nas mogłoby grać, ale w innych klubach płacą więcej, idą tam. Chcemy takich, którzy chcą tu być, którym dajemy gwarancję rozwoju. Z potwierdzeniem jest tego liczba odejść czy transferów gotówkowych czy bezgotówkowych zawodników, którzy przez ostatnie 3 lata grają w Opole do klubów ekstraklasy. Bo to jest 12 nazwisk, które trafiło do ekstraklasy, więc dla nas to jest na pewno bardzo duża marka, to jest bardzo duży plus i pozytyw. Wiadomo, wszystkich tych zawodników chcielibyśmy zatrzymać, bo większość z nich miała dużą jakość, ale póki co nas na to nie stać. Kiedy stworzymy klub mocny finansowo, jeszcze mocniejszy organizacyjnie, a co najważniejsze też infrastrukturalnie, to wtedy wszystko zrobimy, żeby tych najlepszych zawodników w Opolu zatrzymać i pobić się o najwyższe cele. Czy to będzie już w przyszłym sezonie? Kto wie, piłkarska uczta już niedługo się zaczyna. Każdy kolejny mecz, który jest przed nami, będziemy na pewno starali się przychylić na swoją korzyść, czyli popatrzeć na maksymalną liczbę punktów. Nie ma klubów, które wygrywają wszystkie mecze. No ale 14 zwycięstw naszych w zeszłym sezonie pokazuje, że z roku na rok możemy tych meczów wygrywać więcej, więc na pewno będziemy do tego dążyć. To są nasze marzenia i marzenia po prostu zwyczajnie w życiu się realizuje. No tak, z drugiej strony nie możecie się też powiedzieć tak, że skupiacie się tylko na pierwszej lidze, żeby w niej zostać, bo jednak drużyna pokazała, co prawda teraz będzie trochę inny kształt personalny, ale pokazała, że stacie, mówię, to był przegrany rzeczywiście wyraźnie ten baraż z Koroną, no ale jednak to już był baraż, także
mało kto się spodziewał chyba, że to się zakończy barażem. Zdecydowanie tak. Pamiętać trzeba, że pewną stabilizacją do tego doszliśmy, bo kadra szkoleniowa, trenerska. Znaczy, trener jest długo już prowadzi, 50 meczów ponad, ile już trener jest? Dokładnie liczby nie znam, ale to są 12 lat już jest w klubie. W strukturze, no zobaczcie, to jest bardzo właśnie ważne, bo u nas się żongluje tymi trenerami, u was jednak ten trener jest stabilny. Myślę, że stabilizacją można dojść do wielu rzeczy. Oczywiście potrzebne jest tym, co najważniejsze, mówię, zawsze powtarzam, cierpliwość. Jeśli tej cierpliwości nie ma, to można osiągnąć cele krótkoterminowe, ale to nie są, to się na długo nie utrzyma. Bardzo mocno jestem przekonany, że właśnie tą cierpliwością można wiele osiągnąć. My, póki ją mamy, to należy się z tego bardzo cieszyć, należy o to dbać, żeby tak było. I po prostu tą cierpliwością zbudować to, co budujemy cały czas. Myślę, że każdy trening, każdy mecz, każda porażka czy sukces to jest dla nas kolejny krok w jeszcze lepszej Odrze Opole. Ale patrzymy tylko właśnie przez pryzmat pierwszej drużyny. Udało nam się dokonać wielu fajnych rzeczy w zeszłym sezonie, bo chociażby to, że sześciu chłopaków poniżej 21 roku życia zagrało w Odrze Opole. A co najważniejsze z tego, spośród tych sześciu zawodników młodzieżowych, trzech to było wychowanych z naszej akademii. Dzisiaj do akademii jest dokoptywany, z akademii dokoptywany jest kolejny zawodnik do pierwszej drużyny. Budowa struktur akademii w Odrze Opole. To jest dla nas równie ważne jak wyniki pierwszej drużyny. Centralne Ligi Juniorów na poziomie U17 i U15, które będziemy mieli w przyszłym sezonie, to jest dla nas przeogromna radość i właśnie to jest to paliwo do działania. Podkreślimy też jedną bardzo ważną rzecz, która jest u nas w klubie realizowana, to, że w niektórych meczach nawet pięciu, a bywało i sześciu zawodników, to byli zawodnicy wywodzący się z regionu, wywodzący się i to jest warte podkreślenia. Z najmniejszego województwa w Polsce, jakim jest Opolszczyzna. To pokazuje, że można, ale trzeba mieć na pewno dużo szczęścia w tym wszystkim, ale usystematyzowanej pracy po pierwsze. Dokładnie. Tomek, jesteś jeszcze członkiem zarządu PZPN-u, no to muszę cię zapytać o dwie rzeczy. Pierwsza to przepis młodzieżowca, trochę, nie wiem jak to nazwać, został zliberalizowany w jakimś sensie, ale cały czas obowiązuje. No i druga to sprawa tej, nazwijmy to, nagonki na trenera reprezentacji, czyli Czesława Michniewicza. Teraz to uciekło to wszystko, będzie chyba więcej spokoju będzie. Ale może za chwilę o młodzieżowcy jeszcze. No ja myślę, że to młodzieżowcy, bo dam cię powiedzieć, bo to jest jakby, to jest bliższe mojemu sercu. Znaczy jest zmiana zapisu o młodzieżowcu, ale to jest jakby wynikające z apelu klubów ekstraklasowych. To nie jest tak, że ktoś na siłę narzucał zmianę tego przepisu, to same kluby ekstraklasowe wyszły z taką inicjatywą. Myślę, że ona jest dość uczciwa, daje troszeczkę możliwości łagodniejszego jakby realizacji tego przepisu, daje większe pole manewru dla klubów. Na pewno dla klubów pierwszoligowych będzie to trochę większe ryzyko, ponieważ rynek zbytu naszych zawodników z klubów pierwszoligowych często był skierowany do klubów ekstraklasowych, to tam sprzedawaliśmy młodych zawodników z racji tego, że oni mogli tam grać w klubie ekstraklasowym, takich zawodników potrzebowały. Dzisiaj może się to trochę zachwiać, ale śmiem twierdzić, że ci najlepsi młodzieżowcy, którzy będą grali u nas, dalej będą bardzo perspektywiczni w klubach ekstraklasowych, więc myślę, że ten przepis, który zostanie zmieniony, to został zmieniony, nie wpłynie jakoś drastycznie, jak ten przepis, który mówiłby o tym, że w ogóle rezygnuje się z młodzieżowca. No właśnie, myślę, że to byłoby za dużo. Michał Probierz został selekcjonerem reprezentacji U21. Czy kogoś byś polecił z Odry Opole? Ktoś może się załapać twoim zdaniem do tej kadry U21? Mamy młodych, zdolnych zawodników. Myślę, że bardzo fajnie rokujący jest Dante Klimek, który zeszłą wiosnę miał, szczególnie wiosnę miał bardzo, bardzo dobrą, ale widzę, że w głowie Antka jest determinacja i ciężka praca w pierwszej kolejności, co mnie bardzo cieszy, bo można zagrać kilka dobrych meczy i później wpaść w niebyt. No można. Często tak było. U młodych jest taka sytuacja. Dokładnie. Myślę, że u Antka to nie jest groźne, bo bardzo mocno pracuje nad swoją mentalnością, głównie też z trenerem mentalnym, ale też ze sztabem szkoleniowym całym. Więc to jest na pewno zawodnik warty, godny polecenia i warto obserwowania przez selekcjonerów kadry.
No Max Kocz również jest to zawodnik, który naprawdę bardzo fajnie rokuje. Z rocznika 2003 również mamy dwóch zdolnych zawodników, potem Marzej Sapiela, jak i Maciej Wróble, który leczy teraz kontuzję. To są też nasi wychowankowie akurat, ale chłopcy, którzy już mają dość sporo meczów zagranych na poziomie pierwszej ligi, więc warto gdzieś tam lupą rzucić bardziej, powiększyć to, co się dzieje w Odrze-Opole. Zbadać, sprawdzić, obejrzeć, bo tu się po prostu zwyczajnie dobre rzeczy dzieją. Dokładnie, jak słyszycie, czyli co? Zobaczymy, może Odra zrealizuje te plany szybkiego powrotu do Ekstraklasy, bo rzeczywiście jest to chyba najsilniejszy klub w województwie opolskim, tym najmniejszym. Nie, najmniejszy, zdecydowanie tak. Najsilniejszy w najsłabszym, powiedzmy sobie, najsilniejszy klub w najsłabszym piłkarstwie w województwie. No i widzicie, także i może zagra w Ekstraklasie. Tomek, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Tomasz Cisiński, prezes Odry Opole i członek zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej był z nami. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cieno Poczach, a na koniec jeszcze nasze logo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.